Witajcie kochani, 1000 subskrypcji było już przekroczone dawno, ale jak to zawsze u nas bywa, wszystko jest lekko opóźnione i opóźniony jest ten konkurs. W podziękowaniu za waszą aktywność przygotowałem taki oto mały zestawik podróżnika. Ludzie, ja wariat zwariowałem, pieniążki rozdaję. Mamy tutaj srilańskie curry, również srilańską herbatkę. Marokańską zieloną herbatkę, tajemnicze pachnidełko, wietnamskie ładne ceremonialne pałeczki, zakładkę do książki, zestaw pocztówek i zestaw magnesów. I jeszcze jest bryloczek świeżo majfla. Plus będzie jeszcze kilka rzeczy niespodzianek typowo ze Szczecina, więc warto. Dodatkowo wyrzucę wam w tym filmiku to, nad czym aktualnie pracujemy, czyli nasz filmowy poradnik. To jest taki work in progress, więc będziecie mieli zajawkę mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Jak macie jakieś sugestie do tego, to piszcie w komentarzach. Dzięki, cześć! Ahalan wasahalan. Witajcie kochani w pierwszym odcinku naszej jordańskiej przygody. W tym filmie pokażemy wam, jak zorganizować wyjazd do Jordanii, ile to wszystko kosztuje i pokażemy wam główne atrakcje tego wspaniałego kraju. Jordania znana jest m.in. ze słonych wód Morza Martwego, jego prozdrowotnego błotka, marsjańskiego krajobrazu pustyni Wadi Rum, miejscu chrztu Chrystusa oraz jednego z 7 cudów świata, czyli skalnego miasta Petra. Nie ma czasu do stracenia, zaczynajmy! 90% turystów rozpoczyna swoją przygodę w stolicy kraju Amanie. Pamiętajcie, żeby przed wylotem zakupić Jordan Pass, dzięki któremu będziecie mieć darmowy wstęp do wielu atrakcji, a także uwzględnioną już wizę, której nie będziecie musieli dodatkowo kupować na lotnisku. Dzięki temu zaoszczędzicie sporo pieniędzy. Najlepszym, najwygodniejszym sposobem poruszania się po Jordanii jest wynajęcie samochodu. Można również zrobić to tak jak my, czyli wynająć samochód już z kierowcą i przewodnikiem w jednej osobie. U nas była to Emilia. Na początku Amman to był rabat Ammon, od Amonitów. Nie wiem, czy kojarzycie z Biblii, był taki ród Amonitów. On się wywodził znowu od Lota, jego kazirodczego związku z jego córką. Którą możecie znaleźć na Instagramie pod hasłem Jordan by Amy. Ammon to bardzo fajne miasto do pierwszego kontaktu z arabską metropolią. Miasto nie śpi, jest pełne zapachów, smaków, dźwięków. Można tam zrobić zakupy, gdyż wcale nie jest drogo. I wczuć się w ten cudowny klimat. W stolicy również możemy znaleźć kilka naprawdę fajnych atrakcji, których nie można przegapić.